Witam serdecznie wszystkich was, drogie siostry, bracia, drodzy goście i przyjaciele. Jestem wdzięczny Bogu, że za drugim razem w tym roku mogłem przybyć do was. Tak wyszło miesiąc temu ponad, że nie mogłem. Chciałem pozdrowić od członków mojej rodziny, od braci i sióstr ze zboru w Cieszynie i chciałem życzyć wszystkim nam prowadzenia Duchem Świętym po Jego Słowie, aby wiara nasza się wzmacniała, a pokój Boży, aby wypełniał nas i uspokajał, wzmacniał naszą wiarę i naszą ufność do naszego Stwórcy i Zbawiciela. Temat, jaki chciałbym, abyśmy dzisiaj rozważali, to jest Królestwo Boże i jest wiele tekstów w Piśmie Świętym, które takie właśnie wyrażenie zawierają. Jednym z takich bardzo znanych tekstów to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 6 i wiersz 33. Przeczytajmy może te słowa zapisane przez Mateusza. I tam jest taka rada skierowana do nas wszystkich, abyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie nam przydane. W Ewangelii Marka na początku, w pierwszym rozdziale, Łukasz również zawiera, czy podaje takie informacje, że przybliżyło się Królestwo Boże. Na przykład Marek 1,15 i Pan Jezus, rozpoczynając głoszenie Ewangelii, zwiastowanie dobrej nowiny, też właśnie używał takich wyrażeń, że przybliżyło się Królestwo Boże. Pismo Święte mówi, że Boże Królestwo obejmuje nie tylko tą ziemię, która czasowo została wyrwana z rąk Bożych, nie całkowicie, ale szatan stał się na miejsce Adama i Ewy uzurpatorem tej ziemi, tej części Bożego Królestwa. Natomiast cały wszechświat pozostaje pod mądrymi Bożymi rządami. I przeczytam kilka takich myśli, które to będą krótkie cytaty z książki Wielki Bój i Życie Jezusa. I tam tak pięknie autorka przedstawia te zasady rządów Bożego Królestwa i fundament spokoju we wszechświecie i tej praworządności. Tutaj pierwszy cytat, to jest rozdział Pochodzenie zła, książka Wielki Bój. Takie oto słowa są zapisane. Ponieważ prawo miłości stanowiło podstawę rządów Bożych, szczęście wszystkich niebiańskich istot zależało od postępowania zgodnego z jego wielkimi zasadami sprawiedliwości. Bóg żąda od wszystkich swoich stworzeń służby miłości i czci wypływającej z rozumnej oceny jego charakteru. Nie zadawala się przymusowym poddaństwem, dlatego też zapewnił wszystkim wolną wolę, by mogli służyć mu dobrowolnie. Jest to piękna zasada gwarantująca ludziom, istotom stworzonym przez Boga we wszechświecie, ale także i ludziom gwarantowała bezpieczeństwo, pokój, radość i wieczne szczęście. Jednak jak wiemy, historia najpierw buntu w niebie, a potem buntu na ziemi miała miejsce. To jest fakt i Bóg był przygotowany na to wszystko i miał pewien plan. I tutaj strona 13, Życie Jezusa, takie oto słowa czytamy. Plan odkupienia nie został powzięty jako potrzeba chwili, nie został ułożony po upadku Adama, ale był objawieniem tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, to jest Rzymian 16, 25, stanowił rozwinięcie zasad, jakie od wieczności tworzyły podwalinę tronu Bożego.
Od początku Bóg i Chrystus wiedzieli o odstępstwie szatana i upadku człowieka, który dokonał się za sprawą odstępcy. Bóg nie zdecydował o pojawieniu się grzechu, ale przewidział jego istnienie i poczynił kroki, aby przeciwstawić się tej straszliwej sytuacji. Miłość jego do świata była tak wielka, że postanowił wydać swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I to jest cudowna, dobra nowina, że Bóg gotów był i uczynił to, powziąć pewien plan i go zrealizował, aby wyzwolić nas i zagwarantować bezpieczeństwo w swoim królestwie, posługiwał się zasadami, które sam ustalił w odróżnieniu od Lucyfera i złożył swojego syna w ofierze. Ten bój między Chrystusem i szatanem od wieczności, gdy padły pierwsze oskarżenia, to Chrystus i Bóg, Ojciec, nie posługiwali się, nie mogli posługiwać się tą bronią, jaką walczył szatan, ale Bóg posługiwał się wyłącznie sprawiedliwością i prawdą. Natomiast szatan używał tego, czego Bóg nie mógł, czyli pochlebstwa i oszustwa. Podważał Lucyfer Boże Słowo, system Bożych rządów, twierdząc, że Bóg nie postępuje sprawiedliwie, narzucając swoje prawa mieszkańcom nieba, swoje przepisy i że wymaga posłuszeństwa i uległości, pragnąc wywyższyć jedynie samego siebie. Oskarżał Boga o egoizm, a tak w zasadzie grzech, powodem zaistnienia grzechu był egoizm, w który zamieszkał w sercu szatana. I to, co Chrystus uczynił, sposób, w jaki walczył, to jest wielka radość we wszechświecie i ten cały plan przywrócenia porządku w Królestwie Bożym ułożony został po to, aby już nigdy więcej grzech się nie miał możliwości pojawić. Charakter odstępstwa i tego wielkiego odstępcy w tym boju między Chrystusem a szatanem został bardzo wyraźnie ujawniony. Nic tak skutecznie nie przyczyniło się do wykorzenienia serc aniołów i mieszkańców wszechświata, jakichkolwiek jeszcze oznak sympatii i uczuć dla szatana, jak jego okrutna walka ze Zbawicielem świata, bluźnierstwa, zuchwałego żądania, aby Chrystus złożył mu pokłon w czasie kuszenia. Zarozumiała śmiałość widoczna w zaprowadzeniu go na szczyt góry i na wieżę świątyni, złośliwy zamiar zdradzany w naleganiu, aby rzucił się w dół z wielkiej wysokości, nieustająca złość, jaką ścigał go z miejsca na miejsce, nakłanianie kapłanów, ludu, aby odrzucili jego miłość oraz okrzyk, ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Wszystko to wywołało wielkie zdziwienie i oburzenie wszechświata. I jeszcze krótka myśl, ostatnia może z tej serii. Chrystus przyszedł na ziemię cierpieć i umrzeć nie tylko po to, by dokonać odkupienia człowieka, ale przyszedł również po to, by uczynić prawo Boże wielkim i sławnym. Nie tylko w tym celu, by mieszkańcy ziemi szanowali to prawo jak należy, ale po to również, by wykazać wszystkim światom we wszechświecie, że prawo Boże jest niezmienne. Gdyby wymagania zakonu można było usunąć, Syn Boży nie potrzebowałby oddawać życia za przekroczenie tego prawa. Śmierć Chrystusa dowodzi wszakże, że jest ono niezmienne. Ofiara do jakiej nieskończona miłość skłoniła Ojca i Syna, by grzesznicy mogli być odkupieni, wykazuje przed całym wszechświatem, a mógł tego dokonać jedynie plan zbawienia, że sprawiedliwość i miłosierdzie są podstawą prawa oraz Bożych rządów we wszechświecie. I Biblia mówi od pierwszej strony do ostatniej, że Bóg jest miłością i Bóg jest przejrzysty w swoich
swoim postępowaniu. Bóg odkrywa swój charakter, szatan jako oskarżyciel, jako kłamca, zwodziciel, czynił i czyni wszystko, aby w niewłaściwym świetle przedstawiać Boży charakter. Tak też uczynił w czasie kuszenia w raju, przedstawiając Boga jako tyrana, tego, który ogranicza wolność. Natomiast Biblia pokazuje piękno Bożej miłości, piękno Bożego charakteru. Pierwsza strona, pierwszy rozdział książki Życie Jezusa nosi tytuł Bóg jest miłością. Tam jest takie zdanie, że w promieniach padających z Golgoty wszyscy ujrzą, że prawo i że pełna samowyrzeczenia miłość jest prawem życia na ziemi i w niebie. I miłość, która nie szuka swego, ma swoje źródło w Bożym sercu. I w osobie łagodnego i pokornego objawiono charakter tego, który mieszka w światłości niedostępnej dla człowieka. Żyjemy w bardzo uroczystym czasie, w niezwykłym czasie, jak gdy wiele lat temu, 83 rok, 12 lutego, dokładnie 2 tygodnie temu była rocznica, gdy pierwszy raz wszedłem do kaplicy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Opolu. To miałem przez ileś tam tygodni, miesięcy takie myśli, takie natręctwa przychodziły, takie myśli. Byłeś katolikiem około 22 lat, byłeś wielbicielem Kryszny, miałeś kontakt z innymi wyznaniami, rozmawiałeś, zastanawiałeś się. Teraz podobał ci się Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Ciekawe, jaka będzie następna droga, jaka następna religia, Kościół, jak szybko to ci się znudzi czy przeminie, ale Bóg za łaską swoją sprawił, że około 40 lat mogę cieszyć się prawdą Bożą, jaką poznałem w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego i to przekonanie, jakie miałem na początku, studiując Słowo Boże, rozmawiając z członkami, też z pastorem, w tych pierwszych tygodniach, miesiącach, to przekonanie, że Chrystus powiedział i zbuduje mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą, umacniało się z każdym kolejnym miesiącem, rokiem i aż do tej pory. Nie mam żadnych wątpliwości, że to jest ten szczególny Kościół, który Chrystus założył i który nigdy nie przeminął. Zawsze te prawdy posiadał ten Kościół, chociaż w ciemnych mrokach, okresach, czy tych wiekach średniowiecza ten Kościół nie był zorganizowany, ale te prawdy nigdy nie zaginęły. I dzięki Bożej miłości, dzięki mocy Ducha Świętego przetrwały do naszych czasów. Mogłem je poznać, mogłem w nie uwierzyć i mogę się nimi radować. I dziękuję Bogu za to, że jest miłością niepojętą i pomimo, że wszyscy mamy grzeszną naturę i toczymy ten bój o to, aby być członkami Królestwa Bożego, które tu zostało założone ponownie na ziemi przez Chrystusa właśnie i przez Jego naśladowców, to ważne jest, abyśmy przypominali sobie i umacniali się w poznaniu i w wytrwaniu odnośnie, w takim wytrwałym stosowaniu zasad Królestwa Bożego, które w Piśmie Świętym są objawione. I Biblia wyraźnie mówi, że my nie jesteśmy zdolni sami siebie, nasze serce, nasza natura. Jeremiasz 17,9, znany tekst, mówi, że serce człowieka jest najprzewrotniejsze spośród wszystkich rzeczy pod słońcem, najbardziej zdradliwe i niestałe. I to jest dla mnie taka nadzieja i radość, że Bóg kocha nas takimi, jacy jesteśmy. Na nasz charakter wpływ mają geny. W jakimś tam procencie, 5, 10, może 15%. Bardzo duży wpływ ma otoczenie, środowisko, które nas kształtuje. Częściowo muszę powiedzieć, że wychowała mnie ulica. Oczywiście mamusia starała się, robiła co mogła, ale pracowała na trzy zmiany, często na podwórku. Było nas kilkanaście, dwudziestu kilku dzieci z różnych rodzin.
No i to był mój drugi dom, rodzina i tam się te charaktery też wykuwały. Oczywiście nic dobrego za bardzo tam się nie działo, ale Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. I pomimo, że nasiona, tam gdzieś przeczytam jeszcze może, jak będzie czas, o Piotrze, że nasiona zła posiane w sercu Piotra mogły wydać owoc, który by zagłuszył tą miłość, jaką Piotr miał do Jezusa. Ten zły owoc, zresztą no, było to zachwianie wiary bardzo poważne. I mam świadomość, że tam w czasie dzieciństwa, dorastania wiele złych nasion było posianych w moim sercu i myśle. Oczywiście w genach już odziedziczyłem tą grzeszną naturę, tą słabość. Tak to leci od Adama, ale Bóg nie patrzy tak z drugiej na to, tą złą stronę naszego życia, na ten słaby nasz charakter, na tą grzeszną ludzką naturę, bo tak naprawdę no, też możemy tak powiedzieć, Panie Boże, kto z nas się prosił na ten świat? Kto z nas miał wpływ na to, że narodziliśmy się na tym świecie? Nikt. Kto inny o tym decydował? Przede wszystkim Bóg, który jest miłością, powołał nas do życia. To nie tylko wola ojca, matki czy małżeństwa i powoduje ten fizyczny akt prokreacji, który też jest cudem samym w sobie, narodziny czy pojawienie się życia, ale miłość Boża, która za tym stoi i wola Boża i Boże pragnienie, abyś ty i ja, abyśmy pojawili się na tym świecie, jest powodem tego, że tu jesteśmy. Razem siedzimy, możemy studiować Słowo Boże i zastanawiać się nad drogami naszego życia i nad szansami realnymi, czy jesteśmy członkami tego Królestwa Bożego, czy nie. I cała tajemnica i tak naprawdę sedno wszystkiego opiera się na tym, czy znam Słowo Boże, które przede wszystkim objawia Bożą miłość, Boży charakter i czy ufam Bogu i czy pozwalam Duchowi Świętemu związać się takimi nierozerwalnymi więzami miłości, przyjaźni i czy pozwalam na tą społeczność, aby Duch Święty wykonywał to dzieło, które pragnie wykonywać każdego dnia. To jest bardzo ważne. Ufać Bożym obietnicom i wyrażać zgodę, aby Duch Święty miał prawo dostępu do naszych myśli, słów i czynów, aby On kształtował nas na podobieństwo Chrystusa. Chciałem wspomnieć, jeśli chodzi o Ducha Świętego, taką sytuację około 8 lat temu, 7 może lat, gdy byłem na Ukrainie, 5 razy tam byłem, 2 razy w roku jeździłem, czyli ogółem 10 pieczątek mam w paszporcie, nawet mam ten paszport przy sobie. To siedzimy przy stoliku, już pewnie wspominałem, na dworze były takie zadaszone z deczek zbite stoły, jedliśmy śniadanie i tam był brat i jego żona, lekarka, którzy akurat pracowali w Bułgarii jakiś czas, a on pochodził z Mołdawii, ona z Ukrainy i mieli kilkuletnią córeczkę, 4-latka bodajże, może 5 i ona mi dyktowała przepis na pewną pastę do chleba, którą tam podano. Pytałem mamy, co to jest, a to ona ci powie, bo ona ten przepis zna i to dziecko dyktowało mi ten przepis, bardzo taka elokwentna, dojrzała jak na swój wiek. I gdy rodzice opowiadali, że ona umiera, ta dziewczynka, że jest chora na nieuleczalną chorobę i rzadko dzieci z tą chorobą dożywają tam nawet nastoletniego okresu, większość umiera w wieku tam 7, 8, 9 lat, to powiedział tato, że on był dyplomatą wcześniej i porzucił tą drogę kariery jakiś tam. On powiedział, proszę was, drodzy bracia i siostry, nie módlcie się o zdrowie dla mojego dziecka. Gdy będziecie się modlić o naszą rodzinę, o prowadzenie Boże, to mam tylko jedną prośbę. Módlcie się, aby nasza córeczka była prowadzona Duchem Świętym. To jest najważniejsze, prowadzenie i poddanie serca i życia Duchowi Świętemu i zgoda na to, aby nasze myśli były
przekształcone właśnie przez Ducha Świętego i aby cudowna Boża miłość zamieszkała w naszym sercu. I teraz kilka myśli jeszcze o związku, jaki ma właśnie, o sposobie, w jakim to się dzieje, że Duch Święty na podstawie Słowa Bożego przekształca nas na podobieństwo Chrystusa. A więc światło przenika do duszy za pośrednictwem Słowa Bożego przez Jego sługi lub przez bezpośredni wpływ Ducha Świętego, ale gdy chociaż jeden jego promień będzie zlekceważony, następuje częściowe duchowe odrętwienie. I inne ważne myśli. Gdy dusza oddaje się Chrystusowi, nowa moc obejmuje władzę nad nowym sercem i następuje zmiana, której człowiek nie byłby nigdy w stanie osiągnąć własnymi siłami. Jest to nadnaturalne dzieło zaszczepiające ludzkiej naturze nadnaturalny pierwiastek. Dusza poddana Chrystusowi staje się jego twierdzą, utrzymywaną w tym zbuntowanym świecie, nie dopuszczając do władzy nad nią nikogo poza samym sobą. Dopóki nie zostaniemy w żywotny sposób związani z Bogiem, nie zdołamy oprzeć się rujnującemu egoizmowi, pobłażaniu samemu sobie i skłonności do grzechu. A jak bardzo to rujnuje nasz charakter i jak bardzo daleko nas może od Boga odprowadzić, no niech będzie dla nas przestrogą właśnie taka lekkomyślność Piotra i brak tej duchowej dojrzałości, jaka no, była od niego wymagana. Posłuchajcie, taka krótka charakterystyka. Gdy Piotr oświadczył, że chce iść za swym Panem do więzienia i na śmierć, to wierzył w każde słowo swojego oświadczenia, ale nie znał samego siebie. W jego sercu drzemały zalążki zła, które w zależności od warunków mogły zapalić się złym płomieniem. I gdyby nie został ostrzeżony przed niebezpieczeństwem, oznaczałoby to zrujnowanie jego wiecznego życia. Zbawiciel dostrzegał w nim egoizm i pewność siebie, które mogły przemóc nawet miłość Piotra do niego. Próba, na jaką był wystawiony, ujawniła wiele ułomności w jego charakterze. Niepokorną grzeszność, duchową beztroskę, nieuświęcone usposobienie, jego nieostrożność w podejściu do pokus. Uroczyste ostrzeżenie Chrystusa było dla Piotra wezwaniem do zbadania własnego serca i miał nabrać większej wiary w Chrystusa, a przestać ufać samemu sobie. I myślę, że wiele razy w ciągu dnia idziemy taką drogą, na jakiej był Piotr, że pobłażamy pewnym myślom, pewne słowa wychodzą z nas, które no, nie są podobne do tego, jakby Chrystus się na naszym miejscu zachowywał i wiele, wiele złego się dzieje. Ta duchowa beztroska, nieuświęcone usposobienie przejawiają się w naszych decyzjach, wyborach, spędzaniu wolnego czasu, to na co patrzymy, czytamy, słuchamy. To wszystko jest ta duchowa walka i w Książce Patriarchowie Procy, rozdziale Ostępstwo nad Jordanem, piękną myśl przeczytałem, że z jednej strony Izrael upadł tak mocno i tak wiele zła działo się i tak wiele osób zginęło w tym buncie tam w Dolinie Shittim, w tym odstępstwie, w tym cudzołóstwie i bałwochwalstwie i fizycznym cudzołóstwie, dlatego, że w czasie pokoju i bezpieczeństwa, jaki jeszcze mamy w naszym kraju, już za granicą w Ukrainie tego nie ma, w czasie pokoju i bezpieczeństwa, gdy nikt z zewnątrz im nie zagrażał, zaniedbali związku z Bogiem, studiowania Biblii, rozmyślania o Bożych obietnicach i nie poddali się wpływowi Ducha Bożego. Zaniedbali modlitwy i studium Słowa Bożego. Tam chwilę dalej było napisane, że długi, niedostrzegalny proces toczy się w sercu człowieka, zanim człowiek przechodzi od świętości do jawnego grzechu. I pod koniec pisało, że aby oprzeć się pokusie, powinniśmy zamknąć wszystkie drzwi prowadzące do grzechu, czyli powinniśmy wystrzegać się oglądania pewnych rzeczy, czy to internet, telewizja, cokolwiek, czy w świecie obserwujemy różne rzeczy, słuchania, myślenia, mówienia, czy nawet nasz apetyt jest tą drogą, ten zmysł smaku, przez który szatan stara nas się odciągnąć od Chrystusa i spowodować nasz duchowy upadek. I
Bardzo ważne jest to, abyśmy studiując Słowo Boże, mieli świadomość, że to, co wcześniej mówiłem, nie jestem odpowiedzialny za pojawienie się na tym świecie, ale to nie jest jakiś taki pech, że tak powiem, że, czy jakiś przypadek złośliwy losu. Boża miłość stoi za twoim i moim pojawieniem się na tym świecie i wszystko, co się działo i dzieje z Bożej strony, oczywiście jakiś niewielki procent tego dostrzegamy, czyli działalność aniołów, wpływ Ducha Świętego, wpływ wielu ludzi. Wszystko idzie w tym kierunku, zmierza w tym kierunku, abyśmy poznali Boga, pokochali Go i pozwolili Mu zamieszkać w naszym sercu przez Ducha Świętego. I każdy, kto przychodzi do Chrystusa z wiarą, to jest życie Jezusa, strona 230-231, piękne cytaty. Każdy, kto przychodzi do Chrystusa z wiarą, jest z nim związany węzłem mocniejszym niż ludzkie pokrewieństwo. Człowiek taki tworzy z nim tak silną jedność, jaką on miał ze swoim Ojcem. I następne zdanie. Ci, którzy przyjmują Chrystusa jako swego Zbawiciela, nie są zdani na sierocą samotność w znoszeniu przeciwności życia. Chrystus przyjmuje ich jako członków rodziny w niebie i wzywa do tego, aby Jego Ojca nazywali swoim. Są to Jego malutcy, drodzy sercu Boga, związani z Nim najbardziej czułymi więzami, okazuje względem nich największą tkliwość przewyższającą tę, którą okazywali nam matka i ojciec w naszej dziecięcej bezradności, gdyż to, co boskie, przewyższa to, co ludzkie. Odkupienie i przywrócenie nam dziedzictwa utraconego wskutek grzechu przypada Chrystusowi, z którym łączy nas pokrewieństwo. Uznał On to pokrewieństwo, aby nas odkupić i nasz Zbawiciel jest nam bliższy niż ojciec, matka, brat, przyjaciel czy ukochany. Nie bój się, mówi do nas, bo Cię wykupiłem, Izajasz 43:1-4, i nazwałem Cię Twoim imieniem. Moim jesteś, dlatego że jesteś cenny w oczach moich i drogi, i ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. A więc nie powinniśmy wątpić w Bożą miłość, w Boże zbawienie, w moc, którą ma do dyspozycji i daje każdemu z nas, a ta moc przede wszystkim może pojawia się wtedy, gdy z wiarą zwracamy uwagę na Boże obietnice. Wspominałem już ten cytat, ale jest to tak piękne, tak ważne, że jeszcze raz przytoczę rozdział Kuszenie. Tam jest fragment z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 4, mówi tam Piotr, darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Jest napisane tutaj kilka zdań wcześniej, że Jezus w tej duchowej walce z szatanem, w czasie kuszenia szczególnie, Jan 14:30, takie słowa są zapisane, nadchodzi bowiem władca tego świata, ale nie ma on nic do mnie. I rzeczywiście w Chrystusie nie byłoby nic, co poddawałoby się sposobowi myślenia szatana, gdyż nie godził się z istnieniem grzechu i nawet w myśli nie poddał się pokusie. I następne zdanie jest cudowną Bożą obietnicą i taką zachętą. Tak samo może być i z nami. Nawet w myśli nie poddał się pokusie. W każdej pokusie ty i ja możemy być zwycięzcami, tak jak Chrystus, jeżeli będziemy powoływać się na Słowo Boże, tak jak Jezus to robił. Napisano, idź precz szatanie. Tak, a tak mówi Słowo Boże. Nie będziesz kusił Pana Boga, nie będziesz Go znieważał. I Chrystus pokazał właśnie, jak osiągnąć zwycięstwo, a drogą tą jest właśnie Słowo Boże. Jedynie Słowem Bożym możemy przeciwstawić się pokusie. Nam również dane zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. I tak w zasadzie już czas tutaj ten, który zegar mam na oczach, pokazuje, że czas byłoby kończyć, ale chciałem wspomnieć
po kilku doświadczeniach pewnych osób, jak oni uchwycili się Bożych obietnic, Bożego Słowa i w jaki sposób ta moc, która jest obiecana, towarzyszyła im i pomogła przezwyciężyć te problemy, jakie mieli, a były to bardzo, bardzo poważne problemy. Przeczytam jeszcze o tej mocy właśnie. Wszyscy, którzy poświęcili duszę, ciało i umysł Bogu, będą stale otrzymywać nowe fizyczne i duchowe siły. Będą mieli do swej dyspozycji niewyczerpane zapasy nieba. Chrystus tchnie w nich swego własnego ducha i udzieli im swego życia. Duch Święty wytęży wszystkie swe siły w pracy nad ich sercami i umysłami. Łaska Boża rozwija i pomnaża ich zdolności, a cała doskonałość boskiej natury przychodzi im z pomocą w ich pracy nad zbawieniem dusz. Dzięki współpracy z Chrystusem osiągała w nim doskonałość, a mimo swojej ludzkiej ułomności są zdolni do czynów właściwych wszechmocy. Przepiękne słowa, to jest przedostatni rozdział życia Jezusa, ostatnie akapity, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, tam jest to zapisane. I za łaską Bożą wspomnę jeszcze, czuję się jednym z najszczęśliwszych ludzi na ziemi, aczkolwiek czuję się jednym z największych grzeszników i często zasmucam Boga, ale mam pewność, że Bóg kocha mnie i obiecał moc i siłę, aby mnie uwolnić od wszystkiego, co zniewala mnie. I to czyni. Odrywa mnie od wszelkiej marności, aczkolwiek wracam i to systematycznie do różnych rzeczy, ale z nową wiarą, z nową nadzieją przychodzę ze skruszonym sercem, przepraszając za to, że ranię go. Psalmista 86, psalm wiersz 11, modli się takimi pięknymi słowami. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Spraw, Boże, abym bał się zasmucać się, tak lekkomyślnie prowadzić życie w wielu wyborach, w wielu właśnie decyzjach, to na co patrzę, to czego słucham, to co wkładam do ust, abym nie zasmucał Cię tak jak do tej pory. Daj mi Ducha Twego Świętego i daj mi tą bojaźń przed zasmucaniem Cię. Jest to cudowne i wspaniałe, że Bóg daje nam zwycięstwo w Chrystusie i porażek jest wiele, ale zwycięstw też nie jest mało, a być może będzie ich coraz więcej i te porażki gdzieś tam znikną za łaską Bożą. Tego wam i sobie życzę. I jeśli chodzi o perypetie różnych ludzi, jeszcze krótko wspomnę, na sklepie przychodzi codziennie po kilka osób, które chcą rozmawiać. Znaczy jest tych klientów tam, nie wiem, z 50, 70, ale trafiają się osoby, które otwierają serce, proszą o pewne porady, jeśli chodzi głównie o zdrowie fizyczne. Parę dni temu była mama 18-letniej dziewczyny, powiedziała, proszę pana, proszę coś tutaj, ja już pożyczałam książki od pana, znamy się tak, gdzieś tam może pan nie pamięta, ale moja córka 18-letnia, córka ma dwa guzy mózgu. Jeden u podstawy pnia mózgu, drugi gdzieś koło ucha, chodzi do szkoły muzycznej, prawie całkowicie straciła słuch i to postępuje. No, dałem jej tam dwie książki o zdrowiu, też kontakt dałem do naszego brata, który gdzieś tam większą o wiele wiedzę ma ode mnie, do brata Jacka z Danielek. I rozmawiałem z nią w tygodniu. Wierzę, że Bóg będzie błogosławił, ale też chciałem tak umocnić jej przekonanie, że Bóg jest lekarzem, Bóg ratuje i bez względu na to, jak długo ta walka będzie trwała, żeby nie traciła ufności i ufała Bogu, że On jest w stanie uczynić ten cud i pobłogosławić i przyjść z uzdrowieniem. Także chwała Bogu, że wiele razy interweniował, ale też chciałem zwrócić uwagę na to, że tu chodzi o zdrowie duchowe przede wszystkim i o to zwycięstwo w tym boju duchowym, a nie tylko o fizyczne. Jeszcze wspomnę, że przedwczoraj, w czwartek, wyszedł kolega
no, nasz przyjaciel, który się przygotowuje do chrztu, 10 lat siedział w zakładzie karnym. Dziś jest na nabożeństwie w Cieszynie, ma pracę załatwioną już od poniedziałku i mieszkanie. I miejmy nadzieję, że będzie trzymał się tej Bożej drogi i Bóg będzie go ratował. Mam tu tą historię, którą chciałem wspomnieć. Pewna niewiasta napisała list do redakcji Idys Reiten i tam wydała mocne świadectwo Bożej mocy, jak Bóg jest cierpliwy, jak jest kochający, jaką moc udziela tym, którzy chcą ufać, chcą walczyć o zwycięstwo w tym boju ze złem. Pisze tak: jestem obecnie poświęconym dzieckiem Bożym. Imię tej niewiasty Leslie, czy Lisi. Jestem poświęconym dzieckiem Bożym, ale nie zawsze taka byłam. Moi rodzice rozwiedli się, gdy miałam 10 lat. Byłam wykorzystywana i wreszcie odeszłam z domu w wieku 14 lat. Do 18 roku życia przebywałam na zmianę w zakładach psychiatrycznych i w zakładach poprawczych dla nieletnich. No koszmar, 14-letnia dziewczynka i takie 4 lata przed nią zakładów poprawczych i szpitali. Wyszłam za mąż, ale po kilku latach rozwiodłam się z pierwszym mężem. Popadłam w poważne uzależnienie od narkotyków i alkoholu. Cierpiałam wskutek kolejnych nieudanych związków. Nienawidziłam siebie i nie ufałam Bogu. W końcu zostałam prostytutką, by zarobić na narkotyki. W 1993 roku ubiegłego stulecia, powiedzmy prawie 30 lat temu, byłam bezdomna i zupełnie bezbronna wobec nałogu narkomanii. Wielokrotnie rozważałam samobójstwo jako wyjście z tej sytuacji. Rok później, po kolejnym rozwodzie, doszłam do kresu wytrzymałości. Zgłosiłam się na odwyk. Tam poznałam Johna i gdy opuściliśmy ośrodek, znaleźliśmy mieszkanie, pracę, układało nam się dobrze, ale jedynym problemem było to, że nie mieliśmy czym zastąpić narkotyków i alkoholu. Po 4 miesiącach powróciliśmy do nałogów. Pewnego wieczora po kolejnej kłótni zaczęliśmy rozmawiać o tym, czego nauczyliśmy się w ośrodku, o wyższej mocy. Uklęknęliśmy i modliliśmy się tak szczerze, jak nigdy dotąd w naszym życiu. Następnego dnia, gdy John miał ochotę napić alkoholu, usłyszał głos tak wyraźny, jakby ktoś mówił stojąc tuż za nim. Prosiłeś, żebym zabrał to od ciebie, więc to zabrałem. I tak zaczęła się nowa droga w naszym życiu. W tym czasie zaczęliśmy studiować Biblię, oglądać chrześcijańskie programy, w tym również jest napisano po polsku. Nasza droga do prawdy zaczęła się w lipcu 1995 roku. W sierpniu otrzymaliśmy pocztą zaproszenie na seminarium w Apokalipsy. Uczęszczaliśmy na nie, nie opuściliśmy ani jednego spotkania. Z otwartymi ramionami, umysłami i sercami przyjmowaliśmy prawdy, które nam przedstawiano. Z radością poznaliśmy też prawdę o sobocie i wszystko, czego uczyliśmy się, było sensowne, przejrzyste i pełne mocy, a my cieszyliśmy się, że Bóg pozwala poznać swoją miłość, prawdę, nawet ludziom tak niegodnym jak my. Ręka opatrzności zaprowadziła nas do Kościoła Ostatków, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Pobraliśmy się i zostaliśmy ochrzczeni pod koniec 1995 roku, a więc działo się to tam na przestrzeni pół roku. Cieszymy się teraz wspólnym nowym życiem w pełnym nadziei i oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Dziękujemy wam, że mieliście udział w naszym nawróceniu. Jakże wspaniałe świadectwo Bożych cudów i działania Bożej mocy, która potrafi daleko więcej uczynić ponad to, o co prosimy albo o czym myślimy. Efezjan 3:20. Jego moc jest większa niż łańcuchy zła, które nas krępują. Jego moc jest większa niż zniewalające nas nałogi. Otwórz mu dziś swoje serce. Niech jego moc je napełni, gdyż on jest Bogiem nowych początków. I kończąc, chciałem zachęcić was do tego, abyśmy nigdy nie wątpili w Bożą miłość, w to, że Królestwo Boże, to, które istnieje od wieczności, będzie istniało na wieki i że
żyjemy, to widzimy oczywiście bardzo wyraźnie, w szczególnym czasie, gdy przybliża się koniec królestwa szatana i jego rządów na tym świecie. Oczywiście Biblia mówi, i to należy wiedzieć i pamiętać o tym, że aczkolwiek Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie i jest wewnątrz nas, to wejście do tego Królestwa, no fundamentalna sprawa, może się stać jedynie na zasadzie przyjęcia Chrystusa i na zasadzie przyjęcia nauki o usprawiedliwieniu przez wiarę, ale jest to taki bój z różnymi doświadczeniami, czy jest to taka droga nie usłana różami, że tam w jakiś spokoju, bezpieczeństwie, w cieplarnianych warunkach będziemy przeniesieni, ale najczęściej jest to droga doświadczeń, przeciwności, dramatów, cierpień. I Jakub napisał w swoim liście na początku, pierwszy rozdział, trzeci wiersz: radujcie się, gdy wszelkie doświadczenia przechodzicie. I nasze serce cielesne, nasza natura może mówić, no jak to można się radować z cierpień, z przeciwności, ale my wiemy, że można, bo owoc tego jest taki, że jeszcze bardziej zaczynamy ufać Bogu, nawracamy się do Niego. To, co wspominałem 2 lata temu, końcem lutego, teraz to akurat 29 lutego, to był przestępny rok, syn wstał z łóżka, przewrócił się, połowa ciała sparaliżowana, niesprawna. Tak jakby świat się dla niego skończył, bo od razu przyszły takie myśli, jak będzie moje życie wyglądało na wózku inwalidzkim do końca życia, jak się nie będę mógł poruszać. Kto będzie przy mnie pracował? Tutaj 34 lata, w sile wieku można powiedzieć, młody człowiek. Ale owoc tego był taki i jest taki, że całym sercem nawrócił się do Boga, pokochał Boga. Nie mówię, że był poganinem, że gdzieś tam w świecie był poza zborem, ale tam chodził swoimi drogami pewnymi i przede wszystkim zmienił dietę, został weganinem i zaczął właśnie studiować Słowo Boże, spoglądać na Boże obietnice i ma taką niezachwianą ufność, że cokolwiek by się nie działo, a nie jest to lekkie życie, tam w Londynie mieszka, w sumie jedno z najgorszych miast świata, tak podejrzewam, może najbardziej ciekawych, ale no, im dalej, tym lepiej. Ma pełną ufność Bożej obietnicy, jest zupełnie innym człowiekiem pod względem charakteru, pod względem duchowym i tego właśnie chciałem wam życzyć. I na koniec jeszcze, być może wspominałem, kto ma tą książeczkę, proszę spojrzeć na ostatnie strony. Ten brat, Monroe, Moc Modlitwy, niesamowita, pisze, że takie myśli jeszcze chciałem skierować, że walczymy nie dla siebie samych, nie tylko dla naszych dzieci walczymy, ale walczymy dla wszystkich, którzy są wokół nas. Bóg ciebie i mnie, ja tu mam 10 książek, kilka wyniosłem, część tam leży i tam są cytaty, które mówią, że nie narodziliśmy się na tym świecie po to, aby przeżyć to życie dla siebie, ale aby być Bożym narzędziem w celu ratowania innych. I kiedyś podejdą do nas, Bóg na to pozwoli, już nie będę czytał, ale ostatnia strona w tej książce Słudzy Ewangelii, tam pisze, że Bóg w niebie zgodzi się na to, aby ludzie, którym jakiekolwiek słowo o Bożym zbawieniu i miłości przekazaliśmy, aby podeszli do nas i podziękowali, że dzięki naszym słowom są tutaj i mogą cieszyć się przez wieczność tą Bożą miłością. I Bóg się na to zgodzi, żeby przyszli i nam podziękowali. To będzie wielka radość. Ale tutaj chciałem jeszcze zachęcić właśnie, że aby skutecznie tą walkę toczyć o takie utwierdzanie się jako ten członek Królestwa Bożego, powinniśmy według słów tego brata, tak zachęca nas, powinniśmy uczyć się Słowa Bożego, tekstów biblijnych na pamięć. On tak to określił. Znam tylko jeden sposób na wyleczenie się ze śmiertelnej duchowej choroby niszczącej chrześcijaństwo w tak wielu ludziach, cokolwiek by nie rozumieć przez te słowa, a jest to uczenie się wersetów Pisma Świętego na pamięć. A szczególnie tekstów, które mówią o Bożej miłości do grzeszników.
I jest to wspaniała rzecz. Jest spokojny czas, uczmy się Słowa Bożego. On się uczył około jednego tekstu na tydzień. Ktoś powie, co to za tempo, jeden tekst na tydzień? No ale około 3000, jak napisał, tych tekstów zapamiętał. Po 30, no może niecałe, 46 lat nosiłem w kieszeni kartki z tekstami Pisma Świętego, ucząc ich na pamięć w wolnych chwilach. W tym czasie zapamiętałem ponad 2200 wersetów biblijnych. Ale to jest coś. Ja myślę, że niewielu z nas mogłoby powiedzieć, że 10% z tego znamy, czyli około 200. No, być może, no nie będę to teraz pytał, ale tak ciężko byłoby ileś tekstów powiedzieć na pamięć. Zacząłem się uczyć i tak staram się jednego na dzień, co nie zawsze mi wychodzi, ale za łaską Bożą pewne postępy są i życzę wam tego, abyśmy nie zapamiętali Bożych obietnic i pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu każdego dnia. I jeszcze pozwólcie, tak te 10 minut już minęło dodatkowe, ale mam tu książkę sprzed ponad 100 lat, naszą książkę pod tytułem Nasz czas i przeznaczenie tego świata. Może rzadka książka po teściu. I tu jest wiersz Asnyka, którym chciałem zakończyć. Taka tęsknota, gdzie w tych burzliwych czasach, różnych właśnie przemianach, wyrywa się z serca pragnienie, aby być jedno z Bogiem, aby przyjąć Boży pokój do serca i zaufać Mu tak do końca. Posłuchajmy tych słów. Adam Asnyk. Widziałem zbrodni zwycięski szał, widziałem klęski duchów i ciał, więc obłąkany, boleśnie chodzę, we łzach i w trwodze. I nie wiem teraz, w co wierzyć mam, jak dzień mój przeżyć w ciemności sam. Nie wiem, czy zdołam wytrwać niezłomnie, więc stąp ty do mnie. Lękam się wstąpić z zwątpieniem w grób i z utęsknieniem do twoich stóp. Chylę się z prośbą i nieprzytomnie wołam, stąp do mnie. Pokaż mi triumf w przyszłości dniach, triumf miłości kupiony w łzach i ludu mego zwycięstwo jasne, pokaż nim zasnę. Pokaż mi ciszę wschodzących wzórz, zmartwychwstających królestwo dusz, a dbać nie będę o szczęście własne, spokojny zasnę. Amen.